Dobry wieczór Państwu, szósta i zaczynamy. Jest ze mną jak zawsze w środę o 18:00 Jerzy Marek Nowakowski. No ja widzę Piotr Szczepański, tak. Fundacja Wspierania Wsi. I Wspomagania Wsi. Wspomagania. I ja zawsze uważam, że wspiera. Stowarzyszenie. No ale to są synonimy. My tak mamy od dawna taką nazwę. Proszę Państwa, po pierwsze serdecznie witamy Państwa. Dobry wieczór. Po drugie, bardzo dziękujemy, że Państwo z nami znowu są i chcą nas słuchać i bardzo się z tego powodu cieszymy. Chcielibyśmy zaznaczyć, że my nie robimy tego ani dla zysku, ani dla pieniędzy, ani żaden z nas nie kandyduje nigdzie, po prostu robimy to. No, po pierwsze mieć przyjemność bycia z Państwem, po drugie też, że uważamy, że takie są czasy, że trzeba dyskutować o sprawach międzynarodowych. Tak, no trzeba przypominać, że tak naprawdę, parafrazując Clintona, dyplomacja głupku, no bo sprawy międzynarodowe, polityka międzynarodowa, zagrożenie wojną, to wszystko razem sprawia, że w rzeczywistości jest to w tej chwili najważniejszy fragment polityki, na co absolutnie ani w Polsce, ani w innych krajach obywatele się nie zgadzają i cały czas patrzą się na tak jak ten czeski urzędnik, w innych kierunkach. Tak jak ten czeski urzędnik, który zobaczył żyrafa i mówi, takie zwierzę nie istnieje, tak? Niemalże, tak? No prawie, ale nie, głównie jest to pewne przyzwyczajenie. Zwyczajenie, tyle lat, pokolenie albo dwa nawet wyrosły w dobrobycie i tymczasem wielkie procesy historyczne się toczą i te wielkie procesy historyczne nas uczą, prawda, że te okoliczności się zmieniają i nic nie trwa wiecznie i o to, żeby coś zachować, to trzeba dbać o to. I właśnie tu mam do Ciebie pytanie, bo ostatnio dyskutowałem tutaj z moimi kolegami w fundacji w kwestii tego, co powiedział premier Tusk, że jesteśmy w okresie przedwojennym i takiego niezbyt mądrego tekstu, w kontekście niezbyt mądrego tekstu profesor Środy, że ona sobie nie życzy, żeby ktokolwiek jej o wojnie mówił, tak prawda? No i czy my, obywatele, czy my jesteśmy bezradni wobec wielkich procesów historycznych? Bo też jedna z koleżanek powiedziała, że co my możemy zrobić? Wielkie procesy historyczne się toczą, a my możemy tylko je obserwować. Ale to oczywiście więc bez sensu. No my obywatele, jesteśmy podmiotem tych procesów historycznych. Jeden obywatel może oczywiście mówić, że on nic nie znaczy. To jest tak, jak kupa ludzi twierdzi, że po co iść na wybory, mój głos niczego nie zmieni. Jak tak powie 100 tysięcy ludzi, to wynik się zmieni. No, to jest dokładnie to samo można powiedzieć o procesach historycznych. No, przecież jedną z rzeczy, o których mówiliśmy tutaj, jest to, że europejskie elity polityczne, Schröder, Macron także, wbrew temu, co się u nas czasami mówi, zdają sobie sprawę z tego, że jest źle, że jesteśmy, tak jak mówił tu, w tym czasie przedwojennym. Natomiast obywatele absolutnie nie chcą w to uwierzyć. Problemem wsparcia dla walczącej Ukrainy, czy problemem związanym z tym, że Europa powinna się zbroić, powinna zdecydowanie więcej wydawać na bezpieczeństwo, powinna przygotować się mentalnie do wojny również, co nie jest najmniej istotne, bo jeżeli potencjalny napastnik wie, że 60% obywateli jakiegoś kraju w momencie, jak się zacznie wojna, to będzie nawiewało za granicę, a nie będzie się broniło, no to wtedy ma dużo większą pokusę ataku niż wtedy, kiedy wie, że zacytuję prezydenta Wałęsę, wtedy, kiedy wie, że nawet jak będą okupowali ten kraj, to przy obiedzie Polak im oko widelcem wykłuje. Wałęsa to w ten sposób definiował rolę wychowania
obronnego, patriotycznego w kontekście zagrożenia państwa. Otóż jeżeli wróg wie, że kraj jest zdemobilizowany, podzielony, niegotowy na konflikt, to oczywiście tym bardziej zaatakuje. To jest paradoks. A kłopot jest taki, że Niemcy, Francja, Holandia, po części również Polska niestety, nie chce się angażować nadmiernie w pomoc dla Ukrainy, ponieważ politycy wiedzą, że to jest zagrożenie, iż wyborcy powiedzą im wynocha i wybiorą prorosyjskich czy kapitulanckich populistów. No w Niemczech jest to realne zagrożenie wyborem AfD i tak dalej. Więc stwierdzenie, że my nic nie możemy, jest nieprawdą. My jesteśmy jako obywatele podmiotem historii, nasze i tych przemian wielkich historycznych, nasze postawy wobec nich, nasza zdolność elastycznego reagowania, kiedyś się ładnie mówi o doktrynie NATO, jest dość kluczowym elementem tej rzeczywistości. Jeżeli obywatele nie będą gotowi do obrony, to mamy z głowy. Jeżeli nie odbudujemy czegoś takiego jak obrona cywilna, żeby obywatel miał poczucie bezpieczeństwa, no na Boga. W Szwecji ogłoszono oficjalnie, w Szwecji, która do niedawna była neutralna, która nie pamięta wojny tak naprawdę żadnej na jej terytorium, mowa była o tym, że 70% obywateli ma zapewnione miejsce w schronach, dobrze przygotowanych. W Polsce schrony są dla 4% obywateli i są bardzo źle przygotowane. Przecież jeszcze nie tak dawno pan minister Błaszczak twierdził, że mamy miejsca ukrycia dla 70% Polaków, bo na przykład są miejsca w kościołach. Serio. No była taka wypowiedź ministra obrony. No, przepraszam bardzo, to są kpiny. Jesteśmy nieprzygotowani, a to nieprzygotowanie fizyczne przekłada się na przygotowanie mentalne. Bo to, że myśmy mieli w szkole przysposobienie obronne i nas tam uczyli strzelać z KBKS-u i przykrywać się jakimś gumowym płaszczem w razie wybuchu atomowego, to również budowało pewne przygotowanie mentalne do tego, że grozi wojna i w wypadku, kiedy ta wojna będzie, istnieją pewne procedury, które możemy wprowadzić w życie i nas jakoś będą chroniły. W dużej części była to ściema, ale w dużej części. Natomiast w tej chwili tego, i to nie tylko w Polsce, ale w dużej części Europy nie ma. Duża część Europy uważa, że wojny nie było, nie będzie, a jak wojna będzie, to skapitulujemy i będzie spokój. Więc tu jest podstawowe pole do pracy, a to oznacza w przełożeniu na ten język, który zacytowałeś na początku, a to oznacza, że obywatele mają kluczową rolę w tym zmieniającym się świecie. W świecie, w którym na przykład ogromną rolę zaczyna odgrywać siła fizyczna. To jest trochę tak, jak myśmy sobie chodzili do szkoły w elitarnym liceum, w którym wyłącznie liczyły się wyniki w nauce, oceny, dopasowanie się do norm klasowych. I nagle do tej szkoły przyszła gromada chuliganów, którzy zaczęli lać wszystkich i którzy przewrócili hierarchię klasową. Bo nagle się okazało, że liczy się fizyczna sprawność, a nie to, czy ktoś dobrze wyrecytuje wierszyk, mówiąc w dużym uproszczeniu. No i jesteśmy w świecie w takich warunkach, że nagle liczy się przede wszystkim naga siła. Mhm. Jeżeli Europa tej siły nie ma, no to Europa będzie zagrożona. Zresztą ta prawdziwa siła jest zawsze istotna. Na początku pan Jacek przypomniał o Armenii, gratuluje wina z granatów, które rzeczywiście tam jest bardzo popularne i wielu ludziom bardzo smakuje. Natomiast ta Armenia, w której przepracowałem parę lat, jest świetnym przykładem kraju, który
tak naprawdę nieustannie toczył wojnę, który był skierowany na wspieranie armii, a jednocześnie nie był mentalnie przygotowany do wojny prawdziwej. Toczył tę wojnę w postaci konfliktu o niskiej intensywności na granicy. Natomiast nagle się okazało, że kraj zderzył się z wojną pełnowymiarową, z zagrożeniem dla własnej niepodległości, którego zupełnie wcześniej nie przyjmowało do wiadomości. No i efekt był taki, że po pierwsze Ormianie ponieśli porażkę, ale po drugie oni tę porażkę mentalnie zinternalizowali bardzo szybko. Co jest dziwne, ale właśnie głównie z powodu tego paradoksalnie, mimo toczącej się wojny, nastawienia na pokój i przekonania, że wojna jest to sprawa tych pogranicznych marchi, tego Karabachu, natomiast nie dotyka ona w większym stopniu normalnego życia, które się normalnie toczyło w kraju. W tej chwili wiemy, że ten konflikt na południowym Kaukazie zaczyna być konfliktem, który właśnie zagraża realnej integralności terytorialnej, a być może niepodległości tego małego, sympatycznego kraju, więc pomyślmy o tym, bo ja myślę, że duża część Europejczyków, łącznie z dużą większością Polaków, zachowuje się właśnie tak, że wojna toczy się gdzieś w pogranicznych marchiach, gdzieś tam w tej Ukrainie, przyzwyczailiśmy się do tego, wojny się toczą na innych kontynentach, ale nas to generalnie nie dotyka. Wobec tego nie będziemy się zbroili, nie będziemy budowali schronów, nie będziemy ćwiczyli. Bo pamiętajmy, że jedna z kluczowych rzeczy to jest to, że wojnę wygrywają rezerwy. Wojnę wygrywają ci, którzy na początku wojny siedzą w domu i zostają zmobilizowani w tym drugim rzucie. Bo pierwszy rzut... Rezerwy w tym sensie i w ogóle rezerwy tak, widać. Rezerwy finansowe, gospodarcze, ludzkie wygrywają wojnę. Widzimy na Ukrainie, jak bardzo ważne są te... Są te rezerwy właśnie ludzkie, bo z tym zaczyna być problem istotnie. Więc. Tutaj no, jeden z panów. No, jesteśmy ale, tym ale, podmiotem właśnie tak, jako ale obywatele. Jeden z panów nas pyta, czy Polakami jesteście, mam wątpliwości. No to niech pan sobie ale zostanie. Ja nie wiem, czy nas, czy dyskutantów. Tak? No nie wiem, też nie wiem. A może to nie dotyczy nas, tylko dyskutantów, może tak, ale no w każdym razie, jeśli dotyczy nas, no to nie wiem, co podpowiedzieć, trudno. Ale wracając do tego, bo zobacz, co się w tej chwili wydarzyło. Mówiliśmy tutaj szereg razy o tym, że Europa musi się wzmocnić, znaczy musi się zjednoczyć, uwspólnotowić, tak? A jednocześnie zobacz, jak spadło poparcie, o 11% spadło poparcie Polaków dla Unii Europejskiej. No to mamy tutaj tak? Właśnie dyskutanta, Prit Kirjanen, sami sobie idźcie do tej rezerwy i walczcie o interesy oligarchów zbożowych. To jest dokładnie to, tak. Co powoduje, że o te 11% spada wsparcie dla wspólnej Europy. No to jest... To znaczy, bardzo wiele osób myśli kategoriami rzeczywistości, której nie ma. To znaczy rzeczywistości takiej, w której my sami tutaj powinniśmy się obronić, albo w ogóle się nie bronić, tylko się dogadać z Putinem. Różnie, w każdym razie to są ci ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy właśnie z tej fundamentalnej zmiany geografii świata. Myśmy przed rozpoczęciem nagrania rozmawiali o tym, że czy istnieją w Europie te strefy wpływów naturalnych, gdzie tam jeszcze, Francuzi na południu, tak. Niemcy w Europie Środkowej, Brytyjczycy w Europie Północnej, tak. Odgrywali decydującą rolę. Otóż ja mam
ponure wrażenie, że za chwilę w Europie będą strefy wpływów, owszem, tylko będzie strefa rosyjska, chińska, indyjska, amerykańska i Europa stanie się czymś takim, czym były upadłe Chiny w XIX wieku. Obszarem rozdzieranym przez zewnętrzne mocarstwa, jeżeli nie potrafi się w miarę zjednoczyć. W miarę, bo oczywiście to nie jest tak, że należy ogłosić od jutra, że powstaje państwo europejskie, to by było najgłupsze, co można zrobić, ale należy zdać sobie sprawę z tego, że we współczesnym świecie Europa cokolwiek będzie znaczyła, jeżeli będzie występowała jako całość. Nikt z europejskich krajów, czy to są Niemcy, czy to są Brytyjczycy, czy to są Francuzi, tak naprawdę nie może być we współczesnym świecie graczem samodzielnym, bo niecałe 100 milionów Niemców są niczym w porównaniu z 1,5 miliardem Hindusów czy Chińczyków, czy nawet z 300-kilkudziesięcioma milionami Indonezyjczyków albo mieszkańców Stanów Zjednoczonych. To różnica potencjałów ludzkich, różnica wielkości budżetów z tego wynikających jest tak duża, że potencjałów terytorialnych i tak dalej jest tak duża, że nikt w Europie de facto już w tej chwili do roli mocarstwa samodzielnie nie jest w stanie pretendować. Może pretendować do roli półmocarstwa takiego jak Turcja, ja wiem, jak Iran, właśnie ewentualnie Indonezja, bo Europa jest składa się z państw bogatych, które stać na prowadzenie intensywnej polityki, ale no, przepraszam bardzo, jeżeli chcemy jako Europejczycy coś znaczyć, to musimy występować wspólnie. Rozumiem, ale słuchaj, tak, bo Unia Europejska nie jest organizacją, która miała zadanie przeciwstawiać się wojnie. Tak? Unia Europejska jest takim dziwnym tworem, prawda? Głównie skierowanym na współpracę ludzi, wymiany, prawda? Wolną strefę handlu. No i w tych, że tak powiem, celach, oprócz tego działalności dla pokoju, który został no, tak przemieniony, że można było w ramach tej polityki wspomagać Ukrainę, to nie ma mechanizmu, który by przygotowywał całą tą Unię Europejską do wojny, z jednej strony, tak? Więc trzeba jak gdyby dokonać ogromnej pracy, jeśli by Unia Europejska miała... Znowu, elity europejskie tej pracy próbują dokonać. Tak, ale chciałem tylko dokończyć, tylko czy tutaj nie zderzamy się w tej pracy z czymś takim, że jednak na przestrzeni tych dziejów, bo to mówiliśmy o tych wielkich procesach historycznych, Europa nigdy nie była jednością. Znaczy Europa zawsze... Europa zawsze była jednością, no nie, ale przepraszam, bo zawsze kraje europejskie zawierały, prawda, a to pokój westfalski, prawda, gdzie były jakieś normy dalszego współistnienia. Potem znowu to się zwaliło, dochodziło do wojen. Potem był, prawda, kongres wiedeński, tak, potem i znowu, tak, jak na jakiś czas, ale nigdy nie było tak, żeby... No ale i tak, i nie, wiesz, Europa historycznie była jednością. Była Europą rzymską, była Europą karolińską. Ta część, która stanowiła trzon Europy, była bardzo długo jednością. Po prostu w pewnej chwili staliśmy się tak silni, jako Europejczycy, że mogliśmy się spokojnie podzielić. Pamiętaj o jednej rzeczy, że jeszcze 100 lat temu Europa liczyła czterokrotnie więcej ludności niż Afryka. Europa była najludniejszym, no oczywiście nie tak jak Azja, no, ale Azja i zupełnie inna terytorialnie i zupełnie w innych kategoriach problemów działającą, ale Europa stała się nagle gigantyczną potęgą. Mogła się podzielić, bo tak naprawdę Europa od mniej więcej XVI-XVII wieku zaczęła trząść całym światem.
Miała kolonię, miała przewagę technologiczną nieprawdopodobną. Zresztą głównie, Bogiem a prawdą, głównie w dziedzinie uzbrojenia właśnie. I wtedy można się było zacząć dzielić, toczyć spory, wojny i tak dalej. Mit jedności europejskiej cały czas istniał. Cały czas było to poczucie europejskiej wspólnoty. Cały czas, jak kolonizowaliśmy różne obszary świata, to było coś takiego, co Kazimierz Dziewanowski pięknie określił jako w swojej książce jako brzemiem białego człowieka. Biały człowiek miał swoje obowiązki, ale biały człowiek z białym człowiekiem się dogadywał i w oczywisty sposób wykazywał solidarność wobec innych, jak mawiano wtedy, ras. Prawda? Kraje europejskie rywalizowały na śmierć i życie i w Ameryce, i w Afryce, i w Azji, ale oczywiście, jeżeli tubylec, w cudzysłowie, zaatakował Europejczyka, to ten Europejczyk wiedział, że może liczyć na solidarność nawet swojego śmiertelnego wroga. To było trochę Europejczyk, potem Europejczyk i mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, czyli projekcje Europy przecież, bo tym były Stany Zjednoczone rządzone i zaludnione przez imigrantów europejskich. Więc to było tak, jak to słynne spotkanie Livingstona ze Stanleyem w sercu Afryki, prawda? Rywalizujący odkrywcy, działający dla konkurencyjnych mocarstw, ale spotykają się, uchylają grzecznie w środku dżungli korkowego hełmu i Mr. Livingstone, I suppose, prawda? Bo właśnie mieli to poczucie jedności. I ta Europa była potęgą pod każdym względem. W tej chwili Afryka jest trzykrotnie większa już od Europy, czyli zmieniło się proporcjonalnie od 4 do 1 do 1 do 3. Kilkunastokrotnie zmieniła się populacja. Europa wyeksploatowała własne zasoby naturalne w dużym stopniu, musi korzystać z zewnętrznych. Ale Europa wciąż ma bardzo mocną pozycję na rynku technologii, na rynku soft power, na rynku nowoczesnego przemysłu i nowoczesnej armii, tylko właśnie nie może sobie już pozwolić na tą sytuację podziału. No, w momencie, kiedy Europa, czyli Cesarstwo Rzymskie, zmagało się z mocarstwami Bliskiego Wschodu, z Persami, Spartami i tak dalej, no de facto występowało w imieniu właśnie całego świata europejskiego. Dzięki temu odniosło sukces, obejmując swoim kręgiem cywilizacyjnym całe otoczenie Morza Śródziemnego. Szerokie otoczenie. No, więc... To jak to się skończyło, tak? No. No, to się skończyło. Książką tego. To się Cesarstwa Rzymskiego, który Janek Sikorski czytał w Afganistanie, bo 5 razy. No nie, no bo to się skończyło bardzo prosto. To się skończyło właśnie dlatego, że Pax Romana gwarantował święty spokój, gwarantował ciepłą wodę w kranie, gwarantował takie poczucie, że nie musimy walczyć, że potęga Rzymu była zbudowana na tym, że rzymski chłop, rzymski rolnik wolny szedł do legionów i walczył. Był mobilizowany. Od pewnego momentu obywatel rzymski żył z zasiłku, z rozdawnictwa zboża i zajmował się oglądaniem krwawych igrzysk. No, oczywiście upraszczam, ale tak to było. Czy tak to wyglądało w sensie mentalnym. Wobec tego nagle ta potęga zaczęła się kruszyć, aż się rozsypała, podzieliła się na poszczególne państwa. Potem znowu w obliczu zagrożenia arabskiego,
czy muzułmańskiego, Karol Wielki zdołał ogarnąć to trochę i stworzyć to jądro Europy, tę Europę karolińską, która też działała jednak solidarnie wobec zewnętrznych zagrożeń. No i rozumiem, że teraz mamy pewnego rodzaju powtórkę z tego procesu. Tak? Że no i że mamy przetrwać, to jest mamy gorzej. Jest gorzej, bo myśmy wtedy jako Europejczycy byli na krzywej wznoszącej. Europa rozwijała się, wzmacniała, wracała do pewnych osiągnięć, które już wcześniej Rzym osiągnął i poszły w zapomnienie w głębokim średniowieczu. Europa do tego zaczynała wracać. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że my wciąż jeszcze jesteśmy na tym etapie, na jakim byli Rzymianie gdzieś tam u progu V wieku. Czyli, że wynajmiemy sobie jakichś tam Germanów czy Gotów, którzy będą nas bronili, walczyli za nas, a my im za to zapłacimy i sobie będziemy patrzyli się na nich z wyższością. Tymczasem te mocarstwa, które myśmy kiedyś skolonizowali, takie jak Indie, takie jak Chiny, które de facto też były skolonizowane przez powojnę bokserów, mimo że to się tak nie nazywało, te mocarstwa nagle zaczynają nam narzucać swoją wolę. Więc no, jest pytanie, czy Europa będzie w stanie raz jeszcze, mówiąc tym brzydkim, ale dość precyzyjnym słowem z języka potocznego, czy będzie się w stanie jeszcze raz ogarnąć, czy właśnie powtórzy drogę Rzymu i wejdziemy w wieki ciemne, kiedy centra cywilizacji przesunęły się daleko, daleko poza Europę, czy nawet szerzej poza świat Europejczyków, no bo świat europejski, pamiętajmy, ma kilka takich punktów, ma Stany Zjednoczone i Kanadę, czyli Amerykę Północną, ma Australię, ma bliskich sojuszników w postaci zeuropeizowanych politycznie, czy zamerykanizowanych politycznie Japończyków i tak dalej. To nie jest sama Europa, ale Europa nie może być uzależniona od dobrego wujka z oceanu. Europa musi, powiedziałbym, mieć zdolność projekcji siły, jeżeli chce coś znaczyć w polityce. No bo polityka, w której wystarczyło pojechać z workami euro, czy z inwestycjami i z skrzynką francuskiego wina, ta rzeczywistość już się zakończyła. W tej chwili, żeby jechać z tymi prezentami, trzeba jeszcze mieć w kieszeni solidnego kolta. Europa cały czas tego solidnego kolta nie ma, co świetnie, na co zresztą świetnie pokazują porażki Francuzów w Afryce. Ale nie tylko porażki Francuzów, bo generalnie porażki Europy na Bliskim Wschodzie, gdzie musimy w każdej sytuacji prosić Amerykanów o pomoc. No, przepraszam bardzo, ataki Hutich w cieśninie Bab el-Mandab i na Morzu Czerwonym, to są ataki wymierzone w nas, nie w Amerykę. Przecież handel amerykański nie idzie przez tą cieśninę. Praktycznie jakieś ułamki amerykańskiego handlu płyną kanałem sueskim. To jest głównie szlak do Europy. No, ale Francuzi tam wysłali fregatę. No nie, no nawet Niemcy coś wysłali, ale no dobrze, wysłali, no, tylko realnie. Małże zastrzelili jakiegoś drona amerykańskiego, ale... No tak, no ale... Ale bez sił amerykańskich po prostu byśmy sobie nie poradzili, to już wiemy, prawda? Nie, to Amerykanie nam mówią od kilkunastu lat, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za szeroki Bliski Wschód, jak to się w angielskim języku politycznym nazywa, bo to jest to pojęcie wider Middle East. I nic nie robimy. Tak? Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, strategicznie jest
trzeciorzędne. Amerykanie nie kupują tam ropy praktycznie. Mają własną, jeszcze ją eksportują. To nie jest sąsiedztwo Stanów Zjednoczonych. Żaden z tych krajów w odróżnieniu od Rosji, bo na Ukrainie Amerykanie mają swoje interesy, głównie ze względu na to, że Rosja jako mocarstwo atomowe zagraża interesom Stanów Zjednoczonych w skali globalnej. Natomiast... No i potencjalnie z backupem dla Chin, tak? Tak. Natomiast w tamtym regionie Amerykanie mają dość umiarkowane interesy. I mówią nam, jeszcze Obama nam to mówił, weźcie większą odpowiedzialność za obszar Bliskiego Wschodu. No, puszczano to kompletnie mimo uszu. W takim razie, jaka jest przyszłość Izraela w świetle tego, co mówisz? No, przyszłość Izraela jest trudna. Nie no, trudna jest, bo to jest znowu, to jest taka kropla Zachodu w zupełnie innym otoczeniu politycznym. I mój nieżyjący tata, patrząc właśnie na te różne konflikty izraelsko-arabskie, stwierdzał, że no w pewnym momencie po prostu ci Arabowie Izrael czapkami nakryją i tych Żydów wszystkich wymordują. Być może tak będzie, być może nie będzie, natomiast Izrael jest głęboko zagrożony właśnie ze względu na różnice potencjałów demograficznych, społecznych. Izrael próbował z tego ślepego zaułka wyjść poprzez porozumienia abrahamowe. Tak. Czyli dogadanie się z kluczowymi państwami arabskimi za pieniądze, za transfery broni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te porozumienia kilka razy były wysadzane w powietrze, a finalnie wysadził je w powietrze 7 października atak Hamasu na Izrael. Bo w rzeczywistości było to wymierzone przecież właśnie w te porozumienia. Nie w Izraelczyków i nie w Europę. Więc powiedzmy sobie szczerze, że sytuacja Izraela jest trudna. Natomiast Izrael ma duże zasoby militarne, ma wsparcie swojej diaspory na świecie i pewnie będzie w stanie bardzo długo jeszcze bronić się przed atakami sąsiadów arabskich. Pytanie, jak długo i czy tracąc poparcie międzynarodowe, a takie historie jak to zbombardowanie nieszczęsne konwoju, niewątpliwie to poparcie międzynarodowe dla Izraela obniża, no to przepraszam bardzo, ale to może oznaczać dla Izraelczyków to, co znowu ktoś mi powie, że mam ormiańskie odchylenie, ale to, co stało się z Górskim Karabachem, prawda? Jedyny kawałek świata, z którego nikt nigdy Ormian nie wygnał do wiosny tego roku, bo już ich tam nie ma. Najzwyczajniej w świecie ulegli przewadze militarnej i zastraszeniu ze strony potężnego sąsiada. Wobec tego Izrael na razie próbuje kopiować metody, które zastosował Azerbejdżan, bo przecież tak naprawdę atak na Gazę to jest próba powtórzenia kazusu Karabachu. Bo Azerbejdżan w Górskim Karabachu nie wysiedlił Ormian. Po prostu doprowadził do sytuacji takiego strachu, takiego zagrożenia, że ci ludzie uciekli sami. Izrael bardzo by chciał, żeby mieszkańcy Gazy się po prostu spakowali i uciekli. To zresztą mówi, to Izraelczycy mówią to tak naprawdę czasami w rozmowach z Europą, że tak kochacie tak Palestyńczyków, to ich sobie weźcie. Proszę bardzo. Szczerze mówiąc, myślę, że armia izraelska, atakując te kolejne cele od północy, zakładała, że w pewnym momencie te 2 miliony ludzi, w tej chwili podobno jest to niewiele ponad milion już tylko, czyli się częściowo już udało, uciekną przez Rafah, przez dowolny innym kierunku, do Egiptu, do Europy, do Jordanii,
I w ten sposób stara ziemia Izraela w Gazie powróci do Izraela. No i koniec. To pamiętajmy, że jeżeli w jednym punkcie świata bandytyzm się opłaca, to natychmiast znajdują się naśladowcy, którzy korzystają zresztą z tego jako, jako pretekstu do to jest reguła. Uzasadnienia tego. Słuchaj, jeszcze wróćmy do takiego komentarza, który tutaj był, że trzeba będzie walczyć za interesy i Europejczyków i wiesz, to mi przychodzi mi na myśl taki, wiesz, refleksja, że no tyle lat jesteśmy w tej Unii, a mentalnie w ogóle my żeśmy do niej nie przystąpili nigdy. Co byśmy zaniedbali? Rozumiesz, że po 30 latach człowiek, który się urodził już w Unii Europejskiej, prawda, może mówić jako o takim obcym, rozumiesz, ciele, które w dodatku jeszcze według niego pasożytuje na nas, wiesz, no po prostu to myśmy czegoś zaniedbaliśmy. Nie, myśmy robili dokładnie to samo, co robili w pewnym momencie Brytyjczycy, czyli Unia to jest ta zła ciotka, która chodzi z rzędzi, czegoś od nas wymaga, czasami daje prezenty, no i należy ją tolerować, ale jak przestanie dawać prezenty, to ona nam jest do niczego niepotrzebna. To ten język w ogóle, a to też niektórzy nasi politycy już na to zwracali uwagę. Ten język, że Unia coś zrobiła, tak, że jedziemy do Unii, będziemy negocjować z Unią, to jest głęboki błąd. To jest głęboki błąd, bo to jest właśnie takie wbijanie do głowy obywatela dychotomii my i Unia. Bardzo rzadko w języku politycznym polskim pojawia się stwierdzenie, że my to Unia. Że znaczy, nie jedziemy... Negocjujemy w Brukseli, no bo to jest miejsce, gdzie gdzie się spotykają. Ale Bruksela jest stolicą Europy w tej chwili polityczną. Wobec tego, tak jak, nie wiem, rolnicy z Podkarpacia przyjeżdżają do Warszawy rozmawiać o decyzjach ogólnopolskich i ich wpływie na nich, tak my jedziemy do Brukseli, żeby podejmować decyzje ogólnoeuropejskie, które będą na nas wpływać, bo ogromna część aktywności polskiego rządu, polskich instytucji legislacyjnych, polskiego sądownictwa, polskiego biznesu również, jest bezpośrednio powiązana z Europą. I opowiadanie, że ta Europa jest czymś zewnętrznym, jest po prostu bzdurą. Tak jak pomału się budzą z ręką w nocniku Brytyjczycy, a oni dostali tak rewelacyjne warunki wyjścia, tak gdyby przeprowadzić w Polsce w polexit, to się będzie, obudzimy się w świecie, który będzie bardzo nieprzyjemny właśnie dla tego zwykłego obywatela. Więc temu zwykłemu obywatelowi namącono w głowie właśnie tą opowieścią, że jest ta niedobra Unia, natomiast Unia jest, my jesteśmy Unią. Istotą Unii jest to, że my ją jesteśmy, ale jak mówię, bardzo podobnie myśleli Brytyjczycy. Dlatego zagłosowali za Brexitem. W Wielkiej Brytanii, bo politycy w Wielkiej Brytanii prowadzili dokładnie taką samą propagandę. To, co złe, to jest z Europy. Europa nas ograbia. Europa, jakby tej Europy, tej Brukseli, wstrętnej biurokracji brukselskiej nie było, to w ogóle byśmy żyli jak królowie w Wielkiej Brytanii. Zawsze byliśmy od tej Europy lekko odseparowani, byliśmy bogatsi i wszystko było ok. Taka narracja była w Wielkiej Brytanii. Ta narracja skończyła się referendum brexitowym. Więc my sobie możemy oczywiście zrobić dokładnie to samo, bo szczególnie przez ostatnie kilka lat
narracja polityczna Prawa i Sprawiedliwości to była dokładnie, a szczególnie jego radykalnej części, która się nazywa już nawet nie wiem, suwerenną, solidarną, księżycową Polską, była taka, że w rzeczywistości powinniśmy z tej Unii wyjść, nie obowiązują nas unijne prawa, nie obowiązują nas wspólne ustalenia i koniec, kropka. To była dość oczywista droga do polexitu. Czy był to program oficjalny, czy nie, to jest to, prawdę mówiąc, nieistotne. Natomiast w głowach to się odkłada. To się odkłada w głowach, bo rzeczywiście dla tego pokolenia szczególnie, które już nie pamięta innego świata, jak świat Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że w tej chwili kończy studia tak naprawdę, czy jest w połowie studiów wyższych, pokolenie, które się urodziło w Unii Europejskiej. De facto wszyscy Polacy poniżej 25 roku życia, ale więcej, nie poniżej 25 roku życia, tylko właściwie całe pokolenie, w tej chwili to młodsze i średnie, nie pamięta innego świata, no bo jeżeli ktoś miał w roku 2004 10 lat, to powiedzmy, że no, ta wcześniejsza epoka była dla niego dość mało czytelna. Czyli możemy stwierdzić, że trzydziestolatkowie również nie znają tak naprawdę w dorosły sposób innego świata niż świat unijny. No i wobec tego oczywiście nie mając wyobrażenia o niedogodnościach, które były wcześniej, to oczywiście narzekamy na przeróżne unijne regulacje, ponieważ nam się wydaje, że nic innego że innego świata nie ma. Że nikt nie ma świadomości tego, że w latach 70., jak się jechało samochodem na wakacje do Bułgarii, powiedzmy, to na granicy w Barwinku czekało się pół dnia i na każdej następnej granicy kolejne pół dnia, żeby przejść kontrolę graniczną, żeby przejechać w ogóle. Jeszcze nie było, nigdy nie było wiadomo, czy straże graniczne, celnicy w tych państw totalitarnych się o coś nie przyczepią, jakąś książkę, jakiś film, Bóg wie o co. Więc to jest kwestia być może taka, ale powinniśmy właśnie tych obywateli, którzy mówią Unia i nie Unia, wysyłać do tych części świata, które tych wszystkich unijnych dobrodziejstw nie mają. Tylko oni wtedy powiedzą, że no tak, ale to jest, bo to jest Azja, bo to jest Afryka, bo to jest Ameryka Południowa, to są dzicy, wobec tego w ogóle nie ma co brać tego pod uwagę, a jak my się oddzielimy, to będziemy mieli świetnie. Tutaj pan Wojciechowicz, skoro w UK jest tak źle, to dlaczego nikt nie chce wracać do uśmiechniętej PL? No właśnie wracają, coraz więcej ludzi wraca z Wielkiej Brytanii, proszę sobie poprzeglądać. Albo przenoszą się do innych krajów, do zachodzie Europy. Tak. Pan Artur Sałaciński, poza Unią jest życie w Norwegii i w Szwajcarii. Panie Arturze, właśnie problem polega na tym, że Norwegia i Szwajcaria de facto są w Unii, tylko nie mają wpływu decyzyjnego na Unię Europejską, bo są w europejskiej przestrzeni gospodarczej, co w istocie polega na tym, że Unia podejmuje wszystkie decyzje o regulacjach ekonomicznych, a oni nie mogą tych decyzji nawet ani zawetować, ani na ich temat dyskutować, więc za pozorne bycie poza Unią, czy za możliwość
nieprzestrzegania pewnych unijnych regulacji, płacą dość wysoką cenę. I poza tym, no, bądźmy szczerzy, są to kraje małe, oba kraje są małe i oba są w jakimś stopniu marginalne i oba są z różnych powodów niesłychanie bogate, mogą sobie na to pozwolić. Tak, ale tu jeszcze było jeden komentarz. Nie róbcie z nas Włochów czy tam Francuzów, taki był komentarz gdzieś powyżej. Otóż tutaj jest, ale dopiero od niedawna Polska przestała w cudzysłowie śmierdzieć PRL-em. I tak myślę, że dopiero od około 2010 roku zaczęło być bardziej europejsko, w cudzysłowie, i naprawdę nie róbcie z nas na siłę jakichś Francuzów czy Włochów. Znaczy nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tym robieniem na siłę Francuzów właśnie i Włochów. Cały urok Unii polega na tym, że ona nie narzuca niczego. Nie, ale to chyba ci Francuzi i Włosi są jako przykład pozytywny, który nie śmierdzi PRL-em i nie czuje się europejską, ale ja bym powiedział, że my mamy papiery na to, żeby być może nie tyle Francuzami, ale już bardziej Włochami. Z Włochami się możemy porównywać. Włochy to jest, no to oczywiście ma... Słuchaj, zanim przejdziemy do tego południa... Ja mam pretensje do Polaków, broń Boże. Jeżeli mam pretensje, to mam rzeczywiście do polityków, czy nawet szerzej do pewnej elity wpływu, również dziennikarskiej, również naukowej, ale, która... Klasa dyskutująca, tak? Czyli tak teraz, takie nowe określenie. Tak, ale nie mam pretensji do Polaków. Znaczy, pretensje mogę mieć do Polaków, że słuchają bredni, które im się sączy do uszu. Ja muszę powiedzieć, że mam pretensje. Na przykład mam pretensje do rolników, że obserwowałem spotkanie tych przedstawicieli związków rolniczych z ministrem i a przedtem jeszcze na takim były ich wypowiedzi w Jasionce. No i z tego wynikało, że po pierwsze oni w ogóle nie wiedzą, o czym mówią. Tak? To jest pierwsza rzecz. Dwa, że mają sprzeczne postulaty. Tak? I że te grupy poszczególnych rolników mają sprzeczne postulaty. Więc od tego czasu przestałem w ogóle zazdrościć ministrowi Siekierskiemu, że on w ogóle musi prowadzić te negocjacje, bo to są tak różne postulaty. Po trzecie, niektórzy reprezentujący na przykład małe gospodarstwa, no mają postulaty w kwestii, które w ogóle ich nie dotyczą. Tak? No, na przykład nie dotyczy ich odłogowanie. Tak? Bo współczesna polityka coraz bardziej zaczyna być domeną taniego aktorstwa, tak naprawdę. No więc właśnie. Opowiadania, chwytania się pewnych haseł, opowiadania pod tymi hasłami kompletnych bzdur i z ogromną radością powtarzania tego dalej. To jest tak jak z tym Zielonym Ładem, który tu też się chwilami pojawiał w tej państwa bardzo, bardzo intensywnej dyskusji. Zielonym Ładem, który naprawdę nie polega na ugorowaniu części w ogóle nie o tym był ten ziemi, ład, ani niestety ten Zielony Ład ozdobiono tymi idiotyzmami z samochodami elektrycznymi, które są chyba w ogóle ślepą uliczką w rozwoju samochodów, tak. Coraz bardziej wszyscy do tego wniosku dochodzą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Zielony Ład jest pomysłem, akurat wcale nie lewackim, tylko tak naprawdę wynikającym z pewnej konserwatywnej wizji rzeczywistości. Jest pomysłem ochronienia naszych zasobów, to raz. A po drugie, jest pomysłem na pewną zmianę stylu życia z konsumentów jednorazówek do ludzi, którzy żyją naprawdę na wysokim poziomie. Bo stać nas na to, tylko żyją na wysokim poziomie, nie marnotrawiąc wszystkiego, co jest wokół nich. No bo, jak my postępujemy, to wystarczy spojrzeć na nasze
kuby na śmieci, ile tam plastiku walamy. No nie, ale, no ale to nie my walamy, to nam walają producenci. No, wiesz, ostatnio miałem historię. Nie można się pod tego tytułem, opędzić, kurczę, tak, no. Musiałem kupić nowy telewizor, ponieważ telewizor po nagle wysiadł, matryca w ogóle, nienaprawialne, naprawa będzie kosztowała dużo więcej niż to jest warte i tak dalej. I rozmawiam z ludźmi w firmie, która handluje tym sprzętem. Telewizor japoński jak najbardziej w ogóle powinien. Nawet w pierwszej chwili myślałem, o, zepsuł się na gwarancji. Nie, zepsuł się półtora miesiąca po gwarancji. I ci ludzie, którzy zajmują się handlem tym sprzętem, mówią, to normalne. Mamy to bez przerwy. Te telewizory są tanie, bo są tanie. To kosztuje grosze, tak naprawdę, nawet drogi telewizor. Wobec tego producent musi wyprodukować ich, musi je sprzedawać. Bo ten telewizor kupiłem właśnie 2 lata temu, zachowując się jak typowy, obrzydliwy konsument, miałem stary telewizor LCD, który kupiłem, jak się w ogóle pojawiły te z płaskimi ekranami, właśnie ten telewizor LCD, czyli lat temu naście już. I on działał, tylko właśnie ten bakcyl konsumpcji mnie pożarł. Postanowiłem, będzie miał ładniejsze kolory i tak w ogóle. Tamten telewizor był dobry, działał po tych kilkunastu latach. Tylko wywaliłem. Po czym ten nowy błyskawicznie przestał działać. Kolejny, powiedzieli uczciwie sprzedawcy, że pewnie za 2 lata, jak się skończy gwarancja, też przestanie działać. Bo tak jest zaprojektowany. Tak są zaprojektowane współczesne samochody. Tak jest zaprojektowana ogromna większość ubrań, które są sprzedawane, szczególnie w tych tanich sieciówkach. No bo jest to zrobione tak, że nie wiem, koszula przetrwała 30 prań. Po 30 praniach do śmieci, bo popęka, popęka będzie się rozdzierała i tak dalej. Bo trzeba, tak pan Feszczuk powiada, skarpetki się dziurawią. To jest przykra sprawa, że rzeczywiście się dziurawią. To jest w ogóle osobna historia. Skarpetki to są najbardziej złośliwe przedmioty, proszę pana, i części ubrania. Jak pan pierze skarpetki, to pan wie, o czym mówię, bo to można różne sposoby. Ile czasu poświęciłem, żeby opanować ten problem? Tak, no i po prostu polega. Tak, no skarpetki, ale kiedyś były też lepsze, bo pamiętam awanturę, jak byłem małym dzieckiem, mianowicie przeczytałem wierszyk Brzechwy o kangurach, co to kangury w skarpetach robią dziury. No więc jak podeszliśmy z rodzicami do zoo, to cichaczem zwinąłem wszystkie skarpety mojego taty i wrzuciłem do wybiegu dla kangurów. No bo robią dziury w skarpetach, więc trzeba dać trochę skarpet. No, wyobrażasz sobie, że radość moich rodziców nie była najgłębsza, bo to nie były czasy, kiedy wszystko się kupowało. Bez kłopotów. Ale słuchaj, czy my... Ale to skarpetki są bardzo ważną nie, częścią. Ale mówię o pewnym generalnym. Nie za daleko od nie, no właśnie nie, bo istotą Zielonego Ładu jest to, żeby można było nosić skarpetki przez rok, żeby kupowało się ubranie na kilkanaście lat. No i żeby lat, była tania energia. Żeby tania energia. Żeby energia była niekoniecznie uzyskiwana ze źródeł nieodnawialnych, bo to o to chodzi nawet, że po prostu grabimy w ten sposób naszą planetę, bo tak naprawdę niewiele wiemy o tym, co będzie potrzebne naszym wnukom i prawnukom, bo być może ta ropa naftowa czy gaz będzie potrzebna czegoś zupełnie innego, niż my w tej chwili to zużywamy, spalając to bezpowrotnie. Więc to ma pewien sens, bo jesteśmy jako Europa, jesteśmy na tyle bogaci i na tyle świadomi, że możemy podjąć taką próbę, być prekursorem w skali globalnej pewnych działań. Oczywiście to kosztuje, oczywiście to budzi irytację, tylko przypominam, że nasi rolnicy, którzy protestują, jeszcze pokolenie temu
nie byli w stanie wyżywić Polski, tak samo jak rolnicy ukraińscy Ukrainy. I tak dalej. Tak. I nagle produkują dużo, produkują dobrze, ale produkują niestety za dużo. Wobec tego spadają ceny i rolnictwo w Europie by poszło z torbami, gdyby nie system dopłat. A system dopłat to jest nic innego jak to, że konsument wykłada, nie rolnik, wykłada pieniądze i płaci. Tak. I płaci rolnikowi za to, żeby mniej uprawiał. Czyli rzeczywista cena tej produkowanej żywności jest wyższa niż ta w sklepach przez te dopłaty. Dobrze, ale to jest inne zagadnienie. Ja tylko chciałem tam się odnieść do jednego z komentarzy, który mówił, że Unia naszym rolnikom narzuca inne standardy. Tak, człowiek Xboxa, tak, to jest nieprawda. Ucieknie. Bogactwo Europy zaczyna odstawać od USA. Zgadza się. Europa jest bogatsza. Na razie jest, ale to się rzeczywiście dystans Amerykanie odrabiają. Jeżeli Unia nie będzie inwestować w przemysł, pełna zgoda. Tak. Powinniśmy inwestować w przemysł, w wytwórczość, bo ja muszę powiedzieć, że ja jestem zadziwiony ilością przedziwnych, totalnie nieproduktywnych i znakomicie płatnych zawodów. Jak ja oglądam jakieś tysiące ludzi, którzy zajmują się coachingiem i wzajemnie się nauczają, jak nauczać innych, tak, jeżdżąc po dziesiątkach konferencji, biorąc za to gigantyczną kasę, no to się zastanawiam, gdzie to ma sens, a jednocześnie... A co byś taki raz zrobił? Kurs spawania? Niekoniecznie kurs spawania, ale a dlaczego ci ludzie nie mogą się zająć chemią i produkcją nowoczesnych leków? Dlaczego nie mogą się zająć produkcją ogniw wodorowych, bo to jest chyba bardziej przyszłość energetyki czy samochodów w gazie. Ale wymaga to wysiłku i umysłowego, i fizycznego. Ale jeżeli tego nie będziemy robili, no to właśnie kilku bandytów zasadzi się z rakietami w cieśninie Babelmanda albo nad kanałem Suezkim, albo gdziekolwiek indziej. Odstrzeli na dwa statki, które wiozą antybiotyki z Indii i będziemy mieli z głowy, nagle będzie epidemia, bo susza na rynku. Jasne. Bo się nie... Słuchaj, jak do tego wszystkiego, co my tu mówimy, bo musimy przejść do tej Turcji i południa. A pan Feszczuk sobie podkpiwa, że wziąłby kurs ormiańskiego. Otóż to by nie było takie złe, tylko ja sugerowałbym, że to robić jednak w dzieciństwie, bo moja obserwacja jest taka, że Ormianie, Żydzi, kilka innych narodów dużo łatwiej uczą się obcych języków, bo mają piekielnie trudne swoje własne, mają piekielnie trudne alfabety fonetyczne. Wobec tego im jest dużo łatwiej uczyć się języka, języka obcego. Także ma to pewne zalety. Słuchaj, jak do tego wszystkiego? Pan Bartosz Sokołowski pyta, czy już rozmawialiśmy o morderstwie Polaka w Izraelu. Zaraz będziemy, bo mam zastrzeżenia, co... Już to trzeci raz zadaję, czy drugi zadaję to pytanie. Ale jak do tego wszystkiego, o czym my tu mówimy, do tych procesów historycznych i do tej pozycji Polski, mają się wybory lokalne, które przed tymi stoimy. W związku z tym, czy warto tam pójść i kogo należy wybrać? Znaczy nie personalnie oczywiście, bo... No i oczywiście wybory do Parlamentu Europejskiego, jak się do tego mają, do tej całej sytuacji. Bo no, powiedzmy na ten temat. No to znowu wybory do Parlamentu Europejskiego mają się do tego właśnie tak, jak to pytanie, które postawiłeś na początku. Co my, obywatele, możemy zrobić? Otóż możemy między innymi zagłosować. Możemy zagłosować za stabilną, zjednoczoną Europą. Znaczy, krótko mówiąc, nie dać się omamić, jakby tego słowa, jakiego słowa by tu nie użyć, ludziom, którzy mają łatwe odpowiedzi na trudne pytania.
Bo na tym, w istocie na tym polega populizm. Że na trudne kwestie ma się łatwe, jednoczynnikowe odpowiedzi. I należy bardzo uważnie na tego typu demagogów zwracać uwagę. Nie mówiąc o tym, że generalnie polityka się coraz bardziej zmienia, bardziej w aktorstwo. To, że w coraz większej ilości krajów aktorzy, showmeni wygrywają wybory. No przecież Donald Trump jest w istocie showmanem, bardzo utalentowanym. Prezydent Ukrainy jest aktorem. W Stanach Zjednoczonych jednak i Ronald Reagan, i Arnold Schwarzenegger, który był gubernatorem też z wyboru, wszyscy byli aktorami. Ilość aktorów, którzy funkcjonują w naszym obiegu publicznym, też coraz bardziej rośnie, a z kolei ci, którzy nie są aktorami, muszą przechodzić przyspieszony kurs aktorstwa, żeby funkcjonować w życiu publicznym. To jest trochę niedobre, bo zamiast prawdziwej rozmowy mamy serię socjotechnicznych gestów. I wtedy w tych socjotechnicznych gestach, jak mówimy o wyborach do Parlamentu Europejskiego, to Czesi pokazali, podejrzewam, wierzchołek góry lodowej, jakim jest lista agentów opłacanych przez Rosję z różnych krajów, właśnie przy okazji wyborów europejskich. Otóż jestem dziwnie spokojny, że wywiad i macki korupcyjne, podejrzewam, że skuteczniejsze od rosyjskich posiadają Chińczycy i inne wielkie mocarstwa również. Wobec tego w momencie, kiedy jest taka debata pozorna, no to właśnie ci wszyscy producenci newsów pozornych, zamulacze debaty publicznej nagle wypływają. I to jest czynnik niesłychanie sprzyjający obcej ingerencji w Europę. I to jest moja obawa związana z tymi wyborami, że przeróżne AfD, nie AfD w różnych krajach nie ujmując nikomu, od Trumpa poczynając, prawa do istnienia w życiu publicznym, ale jednocześnie prowadząc kampanię zbudowaną na skandalach, prostych odpowiedziach na trudne pytania i skoordynowanym przekazie dnia, mogą osiągnąć nieproporcjonalny sukces, a jeżeli osiągną ten nieproporcjonalny sukces, to będzie oznaczało nie tyle zaduszenie Europy, bo wszystko wskazuje na to, że w wyborach europejskich wygra jednak ten sukces osiągnie raczej ten osiągnął umiarkowany sukces raczej te partie głównego nurtu, ale będą osłabione, bo polityk nie może funkcjonować wbrew opinii publicznej. Nigdzie, w żadnym kraju demokratycznym nie może funkcjonować. Odnieśmy się do tego zamordowania, jak to określił tam nasz... Dość trafnie chyba określił, no była to... Musimy sprostować parę rzeczy. Po pierwsze, nie było to zamordowanie Polaka, tylko to był... Grupy siedmiu wolontariuszy, bo ten Polak nie był sam. To była grupa siedmiu wolontariuszy. Tam byli Amerykanie, Australijczycy, Brytyjczycy. I to był intencjonalny atak, bo on nie był jednorazowy, tylko był powtarzany, zdaje się, 2 czy 3 razy. Był prawdopodobnie intencjonalny. No z tego, co przecieka do wiadomości publicznej, ja przypominam, że jesteśmy w świecie, w którym niesłychanie łatwo jest wpuścić kłamstwo, ale z tego, co przecieka do wiadomości publicznej, Izraelczycy zaatakowali ten konwój, ponieważ rzekomo był w tych samochodach jeden terrorysta z Hamasu. No, jest
oczywistością, że tego typu decyzje Izraelczycy czasami podejmują, atakując grupę cywilów, wśród których jest jeden cel, tak zwany. Szczególnie to jest ważny cel. Co moralnie jest oczywiście głęboko wątpliwe, no bo zabicie 7 osób po to, żeby zabić 8 winną, 7 niewinnych i 1 winnego, no mówiąc w pewnym uproszczeniu, jest moralnie nie do przyjęcia w wykonaniu tej armii, która chce uchodzić za cywilizowaną, która walczy z terroryzmem, prawda? To nie jest to, jak Rosjanie mordowali w Buczy, to myśmy się nie dziwili. Więc tutaj na tutaj to jest gorzej niż zbrodnia, to jest błąd izraelski, bardzo ciężki błąd. Tutaj w komentarzach jest oczywiście, że Polak pojechał wbrew MSZ-owi. No nie zupełnie tak, ponieważ to twarda ocena moralna i stwierdzenie, że nie zgadzamy się w ogóle z tego, o którym mówiliśmy, że miał tam być jakiś znaczący terrorysta Hamasu. Być może. Ale obawiam się, że dla części wojskowych izraelskich, bo też pamiętajmy, jaka jest logika wojny. Logika wojny jest taka, że okrucieństwo, znieczulenie na śmierć jest czymś, co w miarę trwania konfliktu wojennego postępuje. Niewątpliwie duża część żołnierzy izraelskich uważa, że dostarczanie żywności, bo powiedzą, w tej żywności była broń, były jakieś, być może były, jest niedopuszczalne, że trzeba zmusić tych Palestyńczyków, żeby po prostu z głodu, z rozpaczy, ze strachu uciekli stamtąd, będzie z nimi spokój. To jest ewidentnie... Ewidentnie to jest... Pozbyli się tego Hamasu, jak to niektórzy mówią. No tak, na Hamasu się nie pozbędą. Więc dość oczywiste jest, że to jest wojna skrajnie okrutna. Jak mówię, ja uważam, że Izrael ma prawo się bronić. Ma prawo się bronić nawet w bardzo brutalny sposób. Ale to, co się stało z tą siódemką wolontariuszy międzynarodowych, to jest właśnie gorzej niż zbrodnia wojenna. To jest błąd. To jest błąd, bo ten błąd po pierwsze zwróci uwagę całego cywilizowanego świata na to, że Gaza głoduje. Bo przecież też, bądźmy szczerzy, większość z nas o tym na co dzień nie myśli. Tak. A nawet w ogóle nie myśli bardzo często. A po drugie właśnie zwróci uwagę na to, że wojsko izraelskie, które z natury w świecie zachodnim postrzegamy jako bliższe nam. Że wojsko izraelskie nie stosuje się do norm i zasad takich, jak... Och, widzę, że tutaj jest... No, jakieś awarie u państwa. No, u nas były. U nas też, też była. Żeśmy nie stracili, straciliśmy bardzo dużo tego, niestety, Krzysiu. Będziemy musieli z pamięci przywoływać te pytania, jakie tak były. Natomiast ja muszę powiedzieć, że niewątpliwie Izraelczycy również w Polsce stracili sporo sympatii. I to może się na Izraelu zemścić, bo ta międzynarodowa sympatia, międzynarodowe wsparcie jest dla Izraela absolutnie, jest dla Izraela absolutnie kluczowe. Przepraszam Państwa, że nie było transmisji, no widocznie coś wysiadło. Słuchaj, dobrze, to jeszcze by... Więc podsumowując, uważam, że reakcja polskiego rządu była właściwa. Reakcja MSZ-u była wręcz modelowa, bo
nie powinniśmy z różnych względów, między innymi tego, co napsuto w relacjach polsko-izraelskich w poprzednich latach, iść w awangardzie krytyki i nie powinniśmy o tej krytyce równocześnie zapominać. Jesteśmy, mówimy mniej więcej podobnym głosem jak Brytyjczycy czy Australijczycy i bardzo dobrze. Słuchaj, to teraz jeszcze to, co obiecaliśmy. Turcja. W Turcji odbyły się wybory. Więc w Turcji odbyły się wybory i to ważne wybory. Wybory samorządowe. Oczywiście nie było wielką niespodzianką, że no taki dość charyzmatyczny przywódca demokratycznej opozycji, z tym demokratycznie zresztą też to jest na dłuższą historię, ale Imamoglu wygrał wybory na mera Stambułu, że przedstawiciel opozycji wygrał wybory w Ankarze, bo to było do przewidzenia. Natomiast po raz pierwszy od bardzo dawna Partia Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Erdogana otrzymała mniej głosów niż opozycja, niż partia opozycyjna wywodząca się z ruchu kemalistowskiego generalnie. Czy główna partia opozycyjna, bo też ta polaryzacja w Turcji nastąpiła. Wobec tego mam wrażenie, że jest to dzwonek alarmowy dla prezydenta Erdogana, że jego polityka, która była bardzo długi czas popularna w Turcji, zaczyna tracić społeczne poparcie. I zobaczymy, czy Erdogan wyciągnie z tego wnioski, bo był to zawsze polityk elastyczny, ale polityk, który rządzi 20 lat, to pan Bartosz Sokołowski, ja przepraszam za wtręt, ale panie Bartoszu, Polak zabity w ataku intencjonalnym, to prawda, więc potępiliśmy to, a my o Turcji rozmawiamy. No, z całym szacunkiem, ten Polak został zabity między innymi dlatego, że toczy się konflikt, który nie jest konfliktem, w którym jakoś jesteśmy zaangażowani silnie. Więc musimy mieć świadomość, że Polacy mogą ginąć właśnie w atakach terrorystycznych czy intencjonalnych w Turcji, gdziekolwiek indziej, jeżeli nie będziemy mieli po pierwsze wiedzy, po drugie poglądu, po trzecie realnej polityki, realnego wpływu na bardzo wiele czynników polityki międzynarodowych i dlatego o nich rozmawiamy. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego uważa pan, że powinniśmy, jak rozumiem, urządzić, nie wiem, mszę żałobną za zabitego Polaka. Nie, jest problem z Izraelem. Wydaje mi się, że w tej naszej konwencji no, oddaliśmy mu hołd tym ludziom i temu Polakowi. Nie, no jest problem. Jest problem z Izraelem, ale jest problem również z Turcją. Turcja jest dla nas krajem dość kluczowym i pan Grzegorz Sośnicki pyta, dlaczego czemu społeczeństwo w Turcji dalej stoi twardo za Erdoganem. A no właśnie trochę nie stoi. Mówimy o tych wyborach między innymi dlatego, że one zmieniają geografię polityczną Turcji. Po raz pierwszy AKP jednak o ponad 2,5 punktu procentowego przegrywa z opozycją. To oznacza, że jest duża szansa na realną zmianę polityczną w Turcji, że jednak to poparcie Erdogana znacząco spadło dla polityki Erdogana. On jednak, pamiętajcie państwo, że Erdogan no, ogromnie dużo zrobił dla dobrobytu i dobrego samopoczucia Turków. On dał im poczucie mocarstwowości, jednak pierwsze lata rządów Erdogana to jest bardzo szybki wzrost dobrobytu w Turcji. To jest
odejście od separacji pełnej religii, która jednak dla dużej części Turków, szczególnie na prowincji, jest istotna, to jest odejście od omnipotencji armii, która również była takim pewnym postkemalistowskim dziedzictwem, więc dla ogromnej części Turków Erdogan nie jest jednoznacznie negatywną postacią. Natomiast poparcie dla niego, tu się zgadzam z panem Adamem Zibenem, kruszeje i podejrzewam, że będzie kruszało. Wracając jeszcze do pana Bartosza Sokołowskiego, jest to skandal, który ma zmienić naszą politykę międzynarodową? Nie zgadzam się z panem. Jest to skandal, który Izraelowi zaszkodzi, natomiast absolutnie nie powinien zmienić naszej polityki międzynarodowej, ale istotnie wymaga to przemyślenia, wspólnej reakcji, wspólnej, bo nasza tutaj nie będzie kluczowa, wspólnej reakcji na przekraczanie przez Izrael pewnych granic. Tu ktoś z państwa słusznie przypomniał, że równocześnie odbył się nalot na irański konsulat w Libanie. Nie, w Damaszku, przepraszam, w Syrii. I w tym zamachu nie dość, że zginął jeden z istotnych generałów irańskich, no to naruszono zasady dyplomatycznego immunitetu, więc wydaje mi się, że rzeczywiście Izraelczycy, mówiąc językiem potocznym, przegięli. Tu pani Irena Bilska pyta, jak oceniamy atak Izraela. Ja nie wiem, czy Izraelowi nie chodzi o to, żeby wciągnąć Iran do wojny, bo to by z kolei zmusiło Amerykanów do reakcji zbrojnej i Izraelczycy byliby odciążeni od ciężaru tego konfliktu, a co do cenzury telewizji Al Jazeera przez Izrael, no, znaczy Izraelczycy wyłączyli ileś kanałów, czy zablokowali ileś kanałów telewizyjnych, między innymi Al Jazeera w Izraelu, jako siewców propagandy po prostu. No, pamiętajmy, że istotna część obywateli Izraela to są właśnie również obywateli Izraela, to są Palestyńczycy, którzy tę telewizję oglądają. I jeżeli władze Izraela uznały, że w sytuacji konfliktu parawojennego, który się toczy, czy wojennego wprost, dopuszczanie antyżydowskiej, antyizraelskiej propagandy do serca Izraela w telewizjach kablowych, no jest powiedzmy dyskusyjne, więc można zrozumieć, aczkolwiek ja jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek cenzury i przyznam, że z irytacją odebrałem na przykład to, że z naszych kablówek obligatoryjnie wyrzucono programy rosyjskie. One były ciekawe, zresztą źródłem informacji. No było ciekawe, że informacji oczywiście można do nich dotrzeć via internet, no tylko to jest bardziej skomplikowane. Więc pani Ania Kuchta, czy widzieliśmy komentarze innych krajów na temat tego konwoju? Chyba nie. No trochę tych komentarzy widzieliśmy, zapewne nie skupialiśmy się przez cały dzień na ich lekturze, więc będę pani Ani ogromnie wdzięczny, jeżeli przytoczy te tezy, które przeczą naszej dalszej rozmowy, czy przeczą tezom naszej rozmowy, bo wydaje mi się, że sprawa jest oczywista. Teddy Kuhl pyta, czy jest szansa, żeby gaz rosyjski wrócił do Europy. Szansa jest, ale miejmy nadzieję, że się nie zrealizuje, ja bym tak powiedział, no bo wciąż są drogi przesyłu, wciąż
wciąż gaz jest, ale... No, nie na tych zasadach, na jakich by był, to znaczy... Nie, ale myślę, że w ogóle byłoby... Dla nas jest lepiej, jak nie wróci do Europy, mimo że on daje Europie pewną przewagę konkurencyjną. Natomiast no, ceną za ten gaz byłoby znowu wejście w takie trudne powiązania biznesowe z Rosją. Proszę pamiętać, że te powiązania biznesowe z Rosjanami to nie jest tylko kwestia gazu, pieniędzy na uzbrojenie i tak dalej, tylko Rosjanie w dużym uproszczeniu, można powiedzieć, budując wokół tego gazu sieć różnego rodzaju firm, jednocześnie zyskiwali możliwość mniej lub bardziej, raczej bardziej niż mniej, legalnego finansowania istotnej części swojej działalności propagandowej. I to jest, wydaje mi się, dość kluczowa kwestia, że wpuszczanie gazu rosyjskiego to jest również wpuszczenie idącego za tym gazem takiej pajęczyny obsługowo-firmowej, która może w sposób istotny Europie jako całości zacząć szkodzić. Więc myślę, że tego nie będzie. Tu pan Marcin Ustupski od razu mówi o programie atomowym Unii Europejskiej wraz z doktryną obronną. Znaczy program atomowy, ja rozumiem, że pan myśli o programie broni atomowej dla Europy. No, ja bym... Byłbym pełen wątpliwości. Przypomnijmy tylko, że traktat zjednoczeniowy niemiecki, jeśli Niemcy uzyskają broń atomową, przestanie obowiązywać. Bo pod tym takim warunkiem on został, mocarstwa go zawarły, prawda, łącznie z Rosją, że Niemcy nie będą mieli broni atomowej. I Rosjanie w swojej... Ale to nie do końca tak jest, ponieważ Niemcy uczestniczą w programie nuclear sharing. Tak, ale jeśli by mieli własną, wyprodukowali własną broń atomową, to jest... Nuclear sharing jest, broń atomowa jest w innych rękach, prawda? Więc, więc to nie jest takie proste, żeby Europa będzie miała broń atomową. Już nie mówiąc o tym, prawda, że w tych wszystkich dokumentach, które tu omawialiśmy, już nie pamiętam, 2 czy 3 spotkania temu, w tych wypowiedziach, prawda, rosyjskich analityków było, że jeśli Niemcy staną się właścicielami broni atomowej, to należy ich zaatakować po prostu z całą mocą i nuklearną. No tak, a Rosjanie generalnie chcą wszystkich zaatakować z całą mocą i ich tym straszą. Znaczy, ja myślę, że jest szansa na program atomowy europejski, tylko właśnie pod warunkiem, że będzie to program europejski, że tu nie można stawiać wozu przed koniem. Jeżeli dogadamy się co do wspólnej obrony europejskiej, co do Europejskiej Unii Obronnej, przypominam, że integracja europejska zaczęła się właśnie od rozmów Brytyjczyków, Francuzów i Beneluxu o stworzeniu Unii Obronnej. Dopiero jak ta Unia Obronna upadła, zresztą głównie z powodu braku entuzjazmu Brytyjczyków, dopiero wtedy zaczęły się rozmowy o Unii Gospodarczej. Także Europa oczywiście technologicznie, technicznie jest gotowa do wyprodukowania broni atomowej. Raz. Europa myśli o własnym programie atomowym, ponieważ nie chce wisieć na garnuszku i decyzji francuskiej, ponieważ w Unii Europejskiej w tej chwili tylko Francja ma broń atomową. I to jest dużo czasu, bo to no, musimy wyprodukować paliwo, musimy kupić i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy tak, ewidentnie mamy atak hakerski na nas. To jest możliwe. Znaczy, tutaj nasza
pana technicznie, tak powiem, obsługa nam sygnalizuje. No, widocznie nas nie lubią. No, ale, to dobrze świadczy. No, ale to znaczy, że doceniają. To też ma pewien, to też ma pewną zaletę. Natomiast rzeczywiście Europa, jeśli ma mieć możliwość projekcji siły, musi mieć swoje zdolności nuklearne. 2000 głowic powinna mieć, ale to potrwa wiele lat. I przez te wiele lat będziemy musieli polegać tak naprawdę na parasolu amerykańskim. Ale z drugiej strony ja się bardzo boję, serio, bardzo się boję, że wyścig zbrojeń znowu zacznie być wyścigiem zbrojeń atomowych, ponieważ broni atomowej ktoś użyje. Pamiętajmy, że w planach operacyjnych i rosyjskich, i natowskich, jest możliwość wojny z użyciem, ograniczonym użyciem broni atomowej. Tak. To już w mentalności generałów po obu stronach sporu, ta broń atomowa już, że tak powiem, zeszła do poziomu normalnej broni do użycia. Więc tu zgoda z Feszczukiem, prędzej czy później atom poleci. Bardzo bym chciał, żeby nie poleciał na nas, natomiast rzeczywiście to jest problem. Pan Grzegorz Sośnicki pyta o ważną rzecz, czy, no to nie jest traktat, to był tak zwany akt stanowiący Rosja NATO z 1997 roku i to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ niektórzy chcą... Nie, wyjaśnimy od razu, że on... Nie, znaczy zabraniał stałej obecności wojsk NATO, ale nie zabraniał obecności wojsk NATO w ogóle. Także, tak, znaczy, dlatego jest ciągle mamy to, że mamy także znaczy, rotacyjne. Znaczy właśnie my powinniśmy mieć możliwość stwierdzenia, że po pierwsze traktat nie obowiązuje i powinien być wypowiedziany, bo dla części przynajmniej państw obowiązuje. W Polsce na szczęście już mamy dwie stałe bazy NATO, czyli ten traktat został naruszony, bo Redzikowo jest bazą stałą i dowództwo natowskie w Bydgoszczy jest dowództwem stałym. Ponieważ reszta rzeczywiście wojsk była opisywana jako rotacyjna. I o to samo zresztą zabiegają inne kraje naszego regionu, żeby ta obecność była określona jako stała. Bo to będzie przekreślenie tego aktu stanowiącego. I myślę, że to jest, powinien być jeden z istotnych celów naszej polityki. Czy nie wracamy do zimnej wojny? Wróciliśmy. Uważam, że są po prostu nieco inaczej zarysowane sojusze w tej zimnej wojnie, ale absolutnie już do tej wojny, do tej zimnej wojny wróciliśmy. Czy ofensywny atak atomowy ze strony NATO to absurd? Jaka byłaby reakcja Chin? NATO jest jednak paktem obronnym, natomiast przypominam, że na szczycie w Wilnie po raz pierwszy padło mnóstwo ciekawych pytań. A tak, ale była taka kpina między innymi z tych czeskich zakupu amunicji, że tam skąd Krecik wziął amunicję. No to akurat jest wyjątkowo dobra inicjatywa. I akurat proszę spojrzeć, jak mały kraj europejski, prawda, który nie ma dużych zasobów, potrafi sprawnie zadziałać. Tak, no, skoordynować procedurę zakupu. Co zrobiła czeska dyplomacja. Tak? No, tak. Na całym świecie poszukała tych pocisków, które są i znalazła ich 1 500 000. No, i znaczy, zawarła w ogóle wstępne porozumienia, żeby te pociski kupić. Także tak. Zobaczmy, jak potrafi sprawnie działać dyplomacja, jak jest dobra. Tak? No i poza tym, nie mówiąc o tym, że sprawna dyplomacja, jak to się mówi językiem biznesowym, lewaruje znaczenie kraju. Czesi, którzy ani specjalnie się wykazywali w pomocy dla Ukrainy, pomagali porządnie, ale
w dobrej średniej, ani nie byli specjalnie aktywni na różnych forach międzynarodowych, bo szczerze mówiąc też zarabiali na rosyjskich oligarchach, emigrantach, czy jak to nazwać, którzy u nich zostawiali pieniądze. Natomiast dzięki tej inicjatywie, po pierwsze, jak donoszą źródła ukraińskie, stworzyli możliwość, że Ukraina w krótkim czasie odzyska zdolności operacyjne artylerii. Ukraińcy w tej chwili w przyspieszonym tempie remontują liczne uszkodzone amerykańskie haubice M-77, które były tam podstawą tej najnowszej artylerii, bo okazuje się, że za chwilę napłynie kilkaset tysięcy tych pocisków 155 mm i Ukraina odzyska głos, mówiąc pół serio właśnie w pojedynkach artyleryjskich. Więc ta inicjatywa jest bardzo dobra i pokazuje, nie, że... Nie, ma, nie, tylko ja zmierzam do tego, że nie ma co kpić z tego, po prostu... No... Tak. Tak należy działać, no i tyle. Możemy się tylko Czechów uczyć. O, tu mamy Litwę, mamy Armenię, ale tutaj pan jako pytania. Czyli Szotow, Bitus, no, mówi, że to niby taki rozwój, prawda, a Polacy uciekają na ogórki. Parę razy tutaj poruszaliśmy problem rozwoju Polski, że niestety doszliśmy do ściany, tak, no i teraz potrzebujemy drugiego, że tak powiem, takiego... Poza tym to nie do końca jest prawda, ponieważ znowu po raz pierwszy od dawna dość dużo Niemców przyjeżdża do pracy do Polski, Niemców ze wschodu. To nie jest takie oczywiste. Czy Litwini mają kompleks Polski? Czym jest Polska dla Litwinów? Litwini mają kompleks Polski w mojej ocenie. Mają kompleks, bo pamiętajcie państwo, że niepodległość litewska budowała się w oczywistej kontrze do polskości. Nie tylko dlatego, że był konflikt o Wilno, bo gdyby nie było konfliktu o Wilno, byłoby coś innego. Natomiast pamiętajmy, że całe elity litewskie w okresie odrodzenia narodowego mówiły po polsku, funkcjonowały w kręgu polskiej kultury. Żeby odrodzić litewskość, trzeba się było od Polski odciąć. Więc w momencie, kiedy odrodziła się niepodległa Litwa w 1990 roku, to no do jakiej tradycji miała wracać? Do międzywojennej, czyli tej, która była zbudowana na twardym antypolonizmie, bo bez tego twardego antypolonizmu byłoby to trudne. No. Litwini by nie byli w stanie odbudować substancji kultury narodowej. Ja pamiętam taką rozmowę z jednym z polityków litewskich na temat no, takiego czołowego wieszcza litewskiego, twórcy litewskiego odrodzenia narodowego, Janasa Basanavičius. Otóż Basanavičius rzeczywiście zginął z ręki mordercy i pamiętam, jeden z polityków litewskich mówi, no tak, no wyście Polacy zamordowali naszego wielkiego kompleksieza. Ale... Tu jeszcze padło pytanie, ja myślę, że będziemy musieli chyba rzeczywiście za chwilę poddać się tym atakom terrorystów sieciowych, ale wojna, czy wojna z Azerbejdżanem wisi na włosku, jeśli pozwolisz, pan Bartłomiej, bo to następne pytanie. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, dopowiedzieć coś na temat Litwy. Jest bardzo ładna historia Litwy, czy w ogóle stosunków dyplomatycznych z Litwą Piotra Łosowskiego, to jest taki historyk, gdzie on opisuje, że symbolem tej XIX-wiecznej Litwy jest chłopiec, który przekrada się przez granicę z workiem, a co w worku jest? No w worku no nie, są... No Knygonos, czyli przemytnik książek. Przemytnik książek, które są drukowane na zachodzie w języku litewskim. A to są były drukowane głównie w Prusach Wschodnich. Tak. W języku litewskim ci knygonosi przenosili te książki przez granicę, ponieważ w Imperium Rosyjskim był zakaz drukowania w języku litewskim łacinką. Łacinką, tak. Więc Polacy zaczęli chodzić tam, gdzie jest po polsku, a z tego, że w tej chwili wszędzie jest po polsku.
No to życie się zmienia, tak, ale tam był komentarz jeszcze, który do mnie się odnosi, 40 lat jesteśmy pod ścianą, jeśli chodzi o rozwój. Ja bym się z tym zgodził, no na tym polega nasz problem, że stoimy przy ścianie i nie umiemy się z tej pułapki tego średniego rozwoju i tej półperyferii, jak to woli, prawda, Ten średni rozwój przez lata miał sens, bo wygrywaliśmy konkurencyjnie właśnie tanią pracą i tak dalej. Ale to się skończyło. To się kończy, tak. Mamy większe ambicje i teraz mówiłeś o tym, Marku, że jest masa tych zawodów, prawda, niepotrzebnych. My powinniśmy kształcić więcej inżynierów, prawda, powinniśmy kształcić, w ogóle nawet pochylić się naszym systemem edukacji. No bo jak tu ktoś wspominał o... No i rzeczywiście odbudowywać przemysł, wchodzić w luki, które są niekiedy bardzo nowoczesne, bo farmaceutyka, technologia... No biotechnologia to w ogóle przyszłość. To jest jeden z motorów rozwoju, a musimy jako Europa uniezależnić się od Chin i Indii. Wobec tego ten, kto zrobi to pierwszy i lepiej, na tym wygra. Czyli my powinniśmy w ogóle, ja bym doradzał rządowi, żeby powołać taki, ale nie, niekoniecznie tylko z profesorów panu, bo... Ale nie, no był, zespół, ten, był kiedyś taki zespół Michała Boniego, który napisał świetny raport Polska 2030, który oczywiście wylądował w szufladach i nikt się tym nie przejmował. Słuchaj, te historie tych, naprawdę ja pamiętam posła Palikota czy jakiegoś innego z tego kręgu, który zgromadził pod drzwiami komisji sejmowej jakieś stosy przepisów, które hamowały rozwój przedsiębiorczości w Polsce i skakał po nich. I co z tego zostało? No nic z tego nie zostało. No tak, ale, nadal mamy ale w wypadku Michała to był rzeczywiście pewna nowatorska wizja Polski, która się wszystkim bardzo spodobała i której nic kompletnie nie wyniosło. Ale ona została potem wykpiona przez pisowski rząd i wielby. No tak, tak, no ale... No dobra, w każdym razie tak, jeśli chodzi o stanie pod ścianą, to chciałem to dokończyć. Słuchaj, tu jest do pana ambasadora, czyli czy... Co mówi premier Armenii, tak, że wojna z Azerbejdżanem wisi na włosku. Tak, to jest prawda, bo Armenia... Czy Armenia może w ogóle, jeśli Azerbejdżan korzysta z okazji... No i... Azerbejdżan korzysta z okazji, Azerbejdżan korzysta ze wsparcia tureckiego. Dzisiaj chyba znowu, tak jak przeglądałem wiadomości, szef parlamentu Azerbejdżanu stwierdził, że ustrój Azerbejdżanu trzeba zunifikować z ustrojem tureckim, bo Azerbejdżan pomału odpływa w kierunku Turcji i wspólnie z Turcją trzyma tę Armenię w kleszczach. Rzeczywiście rząd azerski wysuwa przeróżne żądania terytorialne. Jest problem delimitacji granicy, jest problem podejmowanych przez Azerbejdżan prób i odcięcia Armenii od Iranu i również anektowania części terytorium Armenii, bo Azerowie twierdzą, że prowincja Siunik to jest w rzeczywistości azerski Zangezur Siunik, czyli południowa część Armenii, która charakteryzuje się między innymi niestety tym, że tam są istotne złoża mineralne. Tam jest molibden, tam jest złoto, konflikt o kopalnię złota leżącą na granicy azersko-ormiańskiej również był rozwiązywany z bronią w ręku. Pretensje terytorialne i niezgoda na ostateczną delimitację granicy. Rzeczywiście cały czas konflikt zbrojny wisi w powietrzu. Tak naprawdę w ogromnej części zależy to właśnie od Europy i od Stanów Zjednoczonych, które muszą się zaangażować w powstrzymanie Azerbejdżanu przed zniszczeniem Armenii. Pamiętajmy, że przypadek Armenii to jest właściwie przypadek bardzo podobny do Izraela. To jest jeden z dwóch narodów na świecie, które mają poczucie zagrożenia swojej fizycznej egzystencji jako narodu. Ormianie stali się ofiarami ludobójstwa tureckiego sto kilkanaście lat temu. Żydzi stali się ofiarami Holokaustu.
oba te ludobójstwa miały zlikwidować fizycznie narody. Szczęśliwie w obu wypadkach się nie udało, ale pamiętajmy, jak patrzymy dziś, jak mówimy o Turcji, pamiętajmy, ja z pewnym zdziwieniem na to spojrzałem, że w Turcji osmańskiej na przełomie XIX i XX wieku około 20% mieszkańców to byli Ormianie. Tak było. Czyli to oznacza nie wymordowanie 1,5 miliona ludzi, jak twierdzą znawcy tego medzie germ, jak mówią Ormianie, tylko oznacza to, że w tej chwili jest na świecie o 20 milionów Ormian mniej. Bo proporcjonalnie, gdyby przerastała ludność ormiańska do tureckiej, a wcześniej zawsze tam mniej więcej ta proporcja była, gdyby nie było tych masowych mordów, zresztą w dwóch seriach, bo wcześniej były jeszcze rzezie tak zwane chamickie, które wymordowały około 300 tysięcy ludzi długo przed I wojną światową, to byśmy mieli 20-paromilionową populację ormiańską, zamieszkałą zwarcie we wschodniej Anatolii na terenie dzisiejszej Armenii. Natomiast tak Ormian w Armenii mieszka pewnie ze 2 miliony z kawałkiem, na papierze 3. Na świecie może z 10-12 milionów Ormian. I tu dochodzimy do ciekawego wątku. Ormianie, diaspora ormiańska. No bo rozumiem, że w Armenii bardzo się angażuje w Francja. Tak, tu padło pytanie o Francję. Tak. Znaczy w ogóle tu jest ciekawa konstrukcja, bo powstaje taki czworokąt obrony Armenii. Oczywiście Ormianie próbują aktywnie w tym uczestniczyć. Czworokąt, który ma składać się z Grecji, co jest oczywiste, no bo Ormianie z Grekami uważają, że są zagrożeni przez Turków. Nie, ale oni uważają, że są zagrożeni obecnie przez Turków. Pamiętaj o jednej rzeczy. Jak my mówimy o wydatkach krajów NATO na obronę, Grecja jest liderem wydatków. Właściwie była, no bo myśmy ich wyprzedzili, ale Grecja była liderem wydatków obronnych przez całe lata. Grecy nigdy nie schodzili poniżej 3% PKB na obronę, właśnie dlatego, że się czuje zagrożona przez Turcję. A Turcja rzeczywiście Grecji grozi. Tak, grozi również Armenii. Tak. Więc to jest oczywiste. Do tego Francja, która ma nie najlepsze relacje z Turcją, to po pierwsze. Francja, która ma bardzo znaczącą ormiańską diasporę na swoim terytorium. I to diasporę, która jest politycznie silna. Ormianie są merami wielu znaczących miast, są aktywni w życiu publicznym, społecznym Francji i tak dalej. Francja zawsze się angażowała we wsparcie dla Armenii i próbuje to robić nadal. To jest rewolucja kopernikańska, ponieważ Armenia w tym roku tylko 10% uzbrojenia kupiła w Rosji, natomiast znaczną większość we Francji i w czwartym wierzchołku tego czworokąta, czyli w Indiach. Dlaczego Indie? Już kiedyś o tym mówiliśmy. Dla Indii podstawowym problemem jest jej sąsiad Pakistan. Bardzo zamkniętą, bardzo wsobną. To się zmieniło bardzo. I to się zmieniło i jednym z elementów tego oddechu mocarstwowego jest szukanie partnerów w strategicznych regionach, no i znaleźli sobie Armenię. Więc angażują się i eksportują broń. Skądinąd niesłychanie śmieszna rzecz, ponieważ znowu się chyba powtarzam, bo o tym zdaje się mówiłem kiedyś, że największy kłopot Indie mają z eksportem broni, którą produkują na licencji rosyjskiej. Bo no, wtedy Rosja musi dawać zgodę dla swojego rzekomego sojusznika, czyli Armenii, tej zgody nie daje. I tu jak Adam Zibben pyta o zakupy broni w USA dla Ukrainy za kasę unijną, to jest protekcjonizm UE. Nie. Pamiętajmy, że
sprzedaż broni w Stanach Zjednoczonych jest obwarowana ogromnie, ogromną ilością warunków politycznych. Ja się obawiam, że to nie Unia nie chce kupować broni w Ameryce, tylko raczej nie ma entuzjazmu w Stanach do sprzedawania broni za pieniądze unijne na Ukrainę, bo Amerykanie chcą mieć pewien monopol polityczny na dostarczanie broni Ukrainie. To niestety... No ale musimy też tu wspomnieć, że wojna to jest też wojna interes. To jest po pierwsze biznes, ale po drugie ta wojna jest grą interesów. Tak. I niewątpliwie Stany Zjednoczone, przynajmniej władza wykonawcza Stanów Zjednoczonych zakłada, że poprzez uzależnienie tak naprawdę Ukrainy od amerykańskiego uzbrojenia, Amerykanie osiągną określone profity i korzyści polityczne. Wpuszczenie Europejczyków w to, no by to trochę zmieniało, ponieważ Europa nie produkuje wystarczającej ilości broni, żeby ją dostarczyć na Ukrainę, oczywiście musi ją kupować na rynkach wtórnych. A z zakupem broni amerykańskiej pojawiły się pewne problemy za europejskie pieniądze, nie mówiąc o tym, że Unia Europejska, no, podział pracy był taki, że Amerykanie fundowali broń, Europejczycy opłacali działanie państwa ukraińskiego, bo pieniędzy europejskich na Ukrainę popłynęło już więcej niż amerykańskich w sumie. Natomiast w tej chwili ta blokada trumpistów w Izbie Reprezentantów, no, przewróciła całą tę konstrukcję i zobaczymy, co z tego się wyłania. Tak, ale ja bym chciał jeszcze wspomnieć o tym, że ja uważam, że to jest słuszne, że trzeba rozwijać i wspomagać produkcję broni w Europie. Ale absolutnie. No, absolutnie, to leży w naszym interesie. No, już nie mówiąc o tych warunkach politycznych używania tej broni, prawda? To, co teraz przeżywamy, Ukraina teraz przeżywa, że nie może tam prawda, niszczyć celów. Jak można prowadzić wojnę i niszczyć celów prawda, w głębi kraju, no, tam gdzie się produkuje drony i tak dalej, za pomocą broni, którą się dostarcza. No, to jest wiązanie rąk, tak? Więc oprócz tego, no my musimy rozwijać przemysł i nie widzę powodu, żeśmy kupowali broń. Przecież tu wchodzi w grę też kwestia remontów, jakby coś się wydarzyło, prawda? Produkcja amunicji na miejscu, części zamiennych i tak dalej, i tak dalej. Co wszystko będziemy sprowadzali z Korei czy ze Stanów Zjednoczonych. No, z Korei najczęściej na amerykańskich licencjach ma to być. No tak, dobrze. Jedźmy dalej, co tu mam jeszcze do posiadania. Ja tych, przepraszam, tak się przerywam i się wtrącam. Tu jest dyskusja o Korei Południowej, o tym, jesteśmy przy ścianie, to już rozmawialiśmy. Tutaj jest mowa o strategii, żeby regionalnie walczyli za siebie, a USA to kontroluje, tak? No. No, na razie USA jest rzeczywiście przede wszystkim parasolem obronnym jednak nad całym światem zachodnim i nad morzami na całym świecie. To o tym nie należy zapomnieć. No i pani Irena, na co musiała się zgodzić Polska, aby móc kupić amerykańską broń. No myślę, że nie musieliśmy się na jakieś szczególne koncesje zgadzać, ale zapewne na jakieś tak. Tego pewnie nikt nie wie, jakie, bo rzeczywiście na niektóre typy uzbrojenia, na zgodę na zakup niektórych typów uzbrojenia czekaliśmy całkiem długo. Przy czym pamiętajmy, że my jesteśmy jednak w NATO, a to jest inna kategoria klientów przemysłu amerykańskiego niż kraje pozanatowskie jakiekolwiek. Placówka natowska w Bydgoszczy to nie jest fabryka nabojów. A dlaczego nie ruszyła? Bo nawet dzisiaj premier Kosiniak-Kamysz powiedział, że potencjał naszego przemysłu obronnego jest dla niego niespodzianką i jest to niespodzianką bardzo smutną. I że będziemy musieli w tę dziedzinę bardzo mocno
bardzo mocno zainwestować. Po prostu żeśmy jakoś stracili te ostatnie lata. I nawet mnie to tylko zastanawia, że można być tak bezczelnym, jak minister Błaszczak, który wychodzi, rozumiesz, i mówi, ci tam, prawda, tego chcieli pół Polski oddać, rozumiesz, Rosji, tak, w razie ataku. I ten, a przez 8 lat oni w ogóle tego nie podjęli niczego, żeby ten stan zmieniło, tak? No niczego. Tak. Nic. Pani Ania Kuta krytykuje postawę rządu w sprawie Izraela. Myśmy czytaliśmy, co powiedział premier Albanes, co powiedział Biden i Trudeau. Tylko pamiętajmy również o tym, że MSZ, ja się nie zgadzam, że dało ciała, pamiętajmy o tym, że myśmy sobie w relacjach z Izraelem na różne sposoby nagrabili wcześniej. I no, trzeba było być tutaj zdecydowanie nie liderem w krytyce. Witka, cześć. Mówiliśmy, pani Aniu, mniej więcej w takim tonie jak Brytyjczycy w sprawie, nie rozumiem, konwoju. Co moglibyśmy jeszcze w tym zrobić? Nie, no, moglibyśmy wyrzucić ambasadora. No jaki to ma sens? No, ambasador się bezczelnie, prawda, zachowuje i po prostu no, w tej sytuacji on tłumaczy, że tutaj dużo jest antysemitów i no nie, no jednak na to się nie można zgodzić i tak zostało mu to powiedziane w oczy. Natomiast wyrzucanie ambasadora nie ma żadnego sensu. Nie, no można było oczywiście jeszcze bardziej krzyczeć, to, co należało, powiedzieliśmy. Jednocześnie, no właśnie, ponieważ te relacje polsko-izraelskie, a nawet gorzej, polsko-żydowskie, nie były najlepsze, to bym powiedział, że umiarkowana reakcja, nie reakcja nerwowa czy bardzo ostra, była, jak się wydaje, rozsądna. I tyle. Nie musimy być w każdym krzyku liderem, bo w krzyku liderował PiS. My powinniśmy być liderem w działaniach konkretnych. Tak, ja bardzo to fajnie mówisz, bo ja sobie przypominam, jakby Polska miała wstąpić do Unii Europejskiej, był taki gruby i wielki komisarz do spraw rolnictwa, on się nazywał Hans Fischler, był Austriakiem. I on jeździł na wszystkie spotkania do tych krajów wschodnioeuropejskich i tam się spotykał z ogromnym, tak powiem, gwizdami i tak dalej. I on, ja pamiętam, ja byłem na tym spotkaniu, gdzie u nas była taka pani Halina Nowina-Konopczyna, jeszcze taki był inny człowiek, nazywał się Jacek Soska, który w ogóle mówił, że to będzie szczęście, a teraz hoduje owce i w ogóle jest biznesmenem. I gwizdy, i ten Hans Fischler tak wytrzymał te gwizdy, mówi, proszę państwa, siła argumentu nie zależy od siły hałasu. Tak. Także tu przypominam to, bo na pewno nie zależy siła argumentu od siły hałasu. Tutaj jest jeszcze dwie uwagi i myślę, że dzisiaj będziemy kończyć, bo nas krytykowano już za długo. Nie chcemy Lwowa, proszę pana. Tak, natomiast nie chcemy dzielić Ukrainy z Rosją. Natomiast Rosja nie chce i nie ma siły na całą Europę. Nie jestem pewien. Europa Zachodnia, dając nam 2 miliony euro, pokazuje, że zostaniemy poświęceni. Otóż te 2 miliony euro dostaliśmy, bo o tyle realnie aplikowaliśmy. To znaczy, takie są nasze możliwości zwiększenia produkcji amunicji. No niestety jest to przykre. Przykre jest to, że nawet te menadżerowie z tych zakładów no nie umieli doczytać warunków konkursów i się wygłupili i złożyli wnioski złe i nie do tego, co trzeba. No to jest takie ABC, jak ktoś korzystał ze środków unijnych, to jest takie ABC po prostu występowania o środki unijne. No. Znaczy trzeba, żeby Polska była odpowiedzialność na Europę. Proszę pani, panie Bartoszu, niech Polska na miłość boską nie bierze odpowiedzialności za Europę Wschodnią. No to Polska powinna brać odpowiedzialność za siebie i za Europę jako całość. I za Europę jako oczywiście, całość. Nie, bo to oczywiście nasz głos jest odbierany jako głos Europy Środkowo-Wschodniej i bardzo dobrze.
Natomiast myślę, że wzięcie odpowiedzialności za region byłoby kosztem, na który nie bardzo nas stać. Tak, poza tym twórzmy, jeśli już trzeba, no to twórzmy tu regionalne sojusze, koalicje, żeby wygrywać więcej Brukseli. Nie mówię specjalnie wygrywać w Unii, tylko w Brukseli, bo w Unii jesteśmy. Tak, aby więcej wygrywać w Brukseli, no bo to jest takie miejsce negocjacji, gdzie się negocjuje swoje interesy. Tutaj musimy chyba kończyć. Tak, bo tutaj już aneksja Lwowa krąży w powietrzu, czyli marzenie rosyjskie od 40 lat, żeby Polska uczestniczyła w rozbiorze Ukrainy. Jeśmy opanowali to obcinanie tego czatu, to teraz się pojawili goście. Znaczy, tak, jak jest domaganie się Lwowa, to czatu nietnie. No, Mackinder jest troszeczkę już historyczny i passé. Ja przeczytałem Mackindera z ogromnym zainteresowaniem i odnoszę wrażenie, że my przeceniamy w ogóle to, co on pisał, bo on tam właściwie mówił o tym, jak zapewnić pokój na świecie. No, tak. W tej swojej książce. Tak, a z kolei będący trochę krytykiem, trochę kontynuatorem Mackindera, John Mersheimer tak naprawdę mówi o nieuniknioności wojny i tak dalej, więc... No to wszyscy wiemy. Ale to oczywiście klasyków geopolityki należy czytać, ale trzeba te geopolityczne doktryny przefiltrowywać przez rzeczywistość, która się niesłychanie mocno zmienia. Wróćmy do początku. Świat przeżywa niebywałą rewolucję właśnie geopolityczną, polityczną, gospodarczą. Przebiegunowanie biegunów politycznych i mocarstwowych. Jak to się skończy, tego jeszcze nie wiemy. Mamy pecha, że jesteśmy w tym wirze historycznym. I oczywiście przyjemność obserwowania dziania się historii wielkiej. Natomiast no, myślę, że musimy te pewne tematy podejmować. Okazuje się, że jest jakiś mecz, nie wiem jaki, bo nie jestem aktywnym kibicem. Dobra, ale państwo, ktoś idzie na mecz, a my żegnamy się. Tak, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. I bardzo dziękujemy za taką dyskusję, dynamiczną dyskusję. I dziękujemy tym, którzy nas trollowali, żeby nam przerwać transmisję, bo uważam, że to jest docenienie przez wroga, że nasze debaty są szkodliwe dla złych ludzi. O. Naprawdę chciałem podziękować państwu za ten ciekawe pytania i ciekawe komentarze, które pozwalały nam, że tak powiem, rozwijać myśli. Nie mogliśmy odpowiedzieć, bo nam też wykasowało. Wykasowało. No ale damy radę, słuchajcie, będzie dobrze. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.